miejscowy. Drugie, co robimy, przykrywamy przykrywką albo zwilżonym ręcznikiem, ale nie mokrym, nie kapiącym, i odsuwamy się na bezpieczną odległość. Nie sprawdzamy, czy nam się jeszcze pali, czy nam się nie pali, ponieważ opary, zobaczcie Państwo, same się zapalają z powrotem. Czyli zbyt szybkie odkrycie pokrywką, czy też tym ręcznikiem, powoduje samozapłon ponowny. Jest to bardzo niebezpieczne. Może spowodować pożar, czy to mebli w pobliżu, czy też oparzenie osoby, która próbuje to zrobić. Problem się pojawia, kiedy jest to płyta grzewcza, ponieważ ona tak szybko się jak gdyby nie schładza, czyli ta płyta grzewcza może cały czas powodować ten samozapłon ponowny. Ale najczęstszym takim odruchowym środkiem gaśniczym, jaki byśmy zastosowali, to jest woda. No i tu jest największy problem i błąd, jaki możemy popełnić, ponieważ ta woda zmienia się w parę wodną. Z litra wody powstaje 1700 litrów pary wodnej. W tym przypadku woda miesza się z olejem, tworzy mieszaninę, która gwałtownie wybucha, co może spowodować rozprzestrzenienie się pożaru w całej kuchni i bardzo mocne poparzenie osoby, która próbuje to wykonać. Teraz ratownik, strażak wleje ten litr wody na palącą się wodę. Proszę nie wystraszyć. Para wodna, która się wydobędzie, zwiększy objętość i ta mieszanina spowoduje bardzo duże zapalenie. Wyobraźmy sobie, że działo się to w domu, w kuchni. Wszystkie elementy palne, firanki, meble w tym momencie zajmują się ogniem. Osoba, która gasiła wodą, jest oparzona. Twarz, ręce, wszystkie odkrycie elementy ciała, prawdopodobnie oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Drogi oddechowe na skutek wdychania tych oparów również mogą spowodować oparzenie bardzo poważne, bardzo niebezpieczne.